Ostatnio jak spałem, to miałem dziwny sen. Zaczął się od tego, że prawo Marcina był w bardzo ciężkiej sytuacji. Wszyscy go chcieli skancelować za kontrowersyjnego TikToka, którego ostatnio nagrał. Wśród tłumu można było usłyszeć krzyki: prawo Marcina musi stanąć przed sądem. Warto dodać, że w tym śnie prawo Marcina to było jego imię i nazwisko. W końcu prawo Marcina stanął przed sądem, który wyglądał jak ten z Ace Attorney. W trakcie rozprawy sędzia kazał wyświetlić TikToka, od którego zaczęła się cała ta sytuacja. TikTok na pierwszy rzut oka wyglądał jak każdy inny jego filmik. Jedyna różnica była taka, że nagrywał wewnątrz jakiejś jaskini w Oblivionie. Prawo Marcina zaczął swój film słowami: palenie marihuany w Polsce nie dość, że jest nielegalne, to jeszcze jest niebezpieczne. Jeśli ktoś mówi ci inaczej, to po prostu kłamie. Kiedy palisz jointa, to on cię może mocno porobić i nie wiesz, co się potem z tobą dzieje. Na szczęście w tym joincie jest już mało jarania, więc mnie nie porobi. Po tych słowach widać było tylko czarny ekran. Po chwili jednak wskoczyło ujęcie na prawo Marcina leżącego gdzieś w polu w samych gaciach w środku nocy. Chwilę później zbliżenie na prawo Marcina, który mówi: jednak mnie porobiło. Tymi słowami kończy się ten TikTok. Był to też koniec snu, nie wiadomo jak się skończyła ta rozprawa sądowa. A wy jak myślicie? Czy prawo Marcina jara grube jointy?